wszystkim. Dzisiaj taki nietypowy filmik, króciutki. Może być kiepsko widać, ponieważ jest ciemna noc. Mój telefon nie jest przystosowany do nagrywania w nocy, ale spróbuję coś nagrać. Nocną wyprawę na magnes. A gdzie? A zaraz zobaczycie. Mam latarkę, czołówkę. I teraz bez zaglądania do środka, połowimy magnesem. Wiecie co? Czuję pieniądz. Przecież to wszystko dla pieniędzy. O, jest przyłapanie. Coś jest. Tylko śmieć. Nie ma nic. Dobra, jeszcze zajrzymy tutaj z tyłu, co jest. I patrzcie, znalezione na oko. Maczeta. O, coś tu jest żółtego. W tym świetle nie widać. Chyba ktoś kroił sernik i mu się nóż stępił. No stare, ruska stała, ja zabieram. Pójdzie do mojej kolekcji. Oczywiście z tym magnesem w świetniku to był tylko żart. To jak pisałem w komentarzach, złom to jest towar deficytowy. Ciężko go znaleźć, a tym bardziej na świetniku, gdzie każdy złomarz zagląda i szuka. Także Mario, neodymowy Mario, pozdrawiam cię. Nie mam nic dla ciebie. Niestety, nie tym razem. Jak się uda, to może kiedyś. Ale wolę sam oddać, zarobić, bo to wiadomo, robimy wszystko dla pieniędzy. Hej, hej, pozdrawiam wszystkich z nocnych gór świętokrzyskich.